Ma pan ogień? Proszę. To może da mi pan papierosa? Zrobię wszystko, co pan chce i jak pan chce. Daj spokój. Czy pan chłopca widziała pani go może? Nie. A może tak? Widziała pani? Koło Gabrysia, niedaleko. Ale zapłacisz. Dowiedziałam się w końcu, gdzie on jest. Nocował w kontenerze. Ale pani mówi, że widziała go i wie, gdzie może być w tej chwili. No to co, idziemy? Idziemy. Gdzie idziemy? Jacek? Przepraszam. Przepraszam. No tak. Widziałeś stajenki? 16. No chodź. A cycuszki, rysutki, lizać. A jak zajebiście ciągnie druta. Ubierz się, dziecko. Zwijamy wszystkich. Zabezpiecz. Wiesz, gdzie jest ten kontener? No tak. Dobra, idziemy. O co chodzi? Mam wezwać gliny? Spokojnie. Nie mam żadnego towaru. Ja nawet nie wiem, czy syn coś bierze. Jakby brał kompot, to by pan o tym wiedział. U nas w zasadzie mogą nocować tylko tacy, którzy ostro grzeją, ale chcą z tego wyjść. Większość jest pozytywna. Pozytywna? Sero pozytywna, HIV. Tylko niech się pan nie boi, tym naprawdę się trudno zarazić. Proszę dalej. Są tylko kobiety. Andrzej, chodź tutaj szybko! Andrzej!
Znalazł pan syna? Nie, niestety nie. Jak go pan znajdzie, niech go pan lepiej pilnuje. Spokój się. Gdzie cię podwieźć? Ten syn pochodził. Mnie kupował towar, ale teraz ja wtedy miał zęby. Dobrze, chodź, chodź. Dlaczego handlujesz tymi truchami? Spłacam to cholerne mieszkanie. Nie każdy ma fuchę w banku, tak jak ty. Pracuję jak umiem. Nic innego nie potrafię. Lecek nauczył się brać przy tobie? Dawałam mu trochę amfy przed klasówkami. Nic takiego. Rozumiem. Bo wszyscy teraz biorą. Słuchaj, wiesz, jaki masz napęd, kiedy dasz sobie kopa. Nie myślę o mnie źle. Ja mam... Miałam bardzo przyzwoitą katolicką rodzinę. Tylko, że oni się nie za bardzo kochali. Mnie też nie kochali, więc uciekłam. Myślałam sobie, że dam sobie sama radę. Dużo bierzesz? Tak. Czasem. Ale staram się to kontrolować. Nie jestem uzależniona, nie daję sobie w żyłę. No a ty nie potrzebujesz czasem się wyluzować? Napić, nie? Pewnie, że tak. Nie pamiętam nawet, kiedy normalnie rozmawiałem. Tak jak teraz z tobą. O życiu w ogóle. Z dziećmi. Z Magdą nie zawsze się dobrze układa, niby jest okej, ale... Żona. Ona ma taką nerwicę. To nie jej wina, ale... Próbowała się leczyć, to niewiele dało. Jacek bardzo to przeżył. Ja zrezygnowałem z kariery naukowej. Zająłem się tym bankiem Forsyth. Jakoś wszystko ruszyło do przodu. Budujemy dom, ona ciągle coś zmienia, poprawia, tworzy, ulepsza. Teraz na niebiesko. A ja nawet nie mam czasu, żeby się zastanowić, co się dzieje. Kurwa mać. Nie wiem, co się dzieje. Gdzie ten szczeniak się podział? Cześć, piesku.
taka szczęśliwa. Chodź. Wychudzony? Kiedy wrócił? Zaraz jak wyszedłeś. Przepraszał. To bardzo dobry chłopak. On dojrzewa, Adasiu, dojrzewa. Niepotrzebnie go szukałeś. Chodź. Czytałam takiego idiotycznego harlekina. Rozmawiałaś z Jackiem? Mhm. Siedzieliśmy cały wieczór. Przeprosił mnie, był bardzo miły, to cudowny chłopak. Nie wiem, coś mu odbiło. Pewnie hormony. Pewnie tak. Że mogłam teraz jechać. Pracę mi już wysłali. Wystawy otwierają 15. Jeżeli tylko dostaniesz bilet, ja się tutaj wszystkim zajmę. Podróż dobrze ci zrobi. Dzięki. Uprzejmie państwa przepraszamy. Informujemy, że No. Dzięki, chyba jednak powinnam zostać. Leć. Spokojnie, ja się wszystkim zajmę. A maleńka. Chodź, bo nie będziesz na zdjęciu, chodź. O! Słuchaj, Jacek, chcę z tobą porozmawiać. Mam teraz otwarcie oficjalne inwestycji, ale ja wrócę do domu. Zaczekasz na mnie? No pewnie, a dasz mi trochę forsy? Najpierw porozmawiamy, dobrze? No, a ty mogłabyś posiedzieć z bratem w domu. A muszę? Zdałaś egzaminy? No. Pa. No. To tam. Gdyby nie pan Adam, to nic by się nie udało. Stop! Świetnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No. To co, jeszcze raz. Dlaczego? Dźwięk niezadowolony. No. Aha. Idziemy i akcja, idziemy. Tak. Szybciej, żwawiej, o tak! Gdyby nie pan tak? Adam, to tak, nic by się nie udało. Uśmiech, dobra. A mocniej! Dla pana prezesa ksiądz, proszę. Tutaj, tak, tutaj. Święcimy.